Tomasz Kurjata, dzień dobry. Witam serdecznie w nowym podcaście, tym razem z panem Bartoszem Koteckim, który jest dyrektorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Musiałem się tego nauczyć, to już za moment. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. No to teraz piękne dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przed wejściem, przed włączeniem nagrywania przeprowadziliśmy bardzo krótką dyskusję na różne tematy. Nie tylko związane z pracą, ale z pracą też, bo pierwsze pytanie, które panu zadałem, zanim tutaj, znaczy jak pan usiadł, napił się tej szklanki wody, jak w dowcipie, tak jak zwierzęta, nawet kawy nie chciał, nie? Tylko jak zwierzęta, wodę. Zadałem pytanie o to, że szukałem informacji o panu w internecie. No dzisiaj możliwości są właściwie nieograniczone. Włączamy Google, włączamy sztuczną inteligencję, wszystko wyskakuje. I cały czas czytam, no musisz szukać gdzie indziej, związany z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, potem drugie, związany z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Ja mówię, no ale zaraz, no tylko? To nie jest człowiek, który ma 20 lat. No i zadałem to pytanie i okazało się, że ten Google dosyć mądry jest, bo pan naprawdę jest związany zawodowo od początku swojej kariery z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. Google akurat się nie pomylił, to prawda, od 17 lat jestem związany z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy. W 2007 roku przyszedłem do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu na staż, jako stażysta skierowany z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Potem rozpoczęła się moja taka pełnoprawna kariera zawodowa przez różne szczeble pracownika przy kontroli projektów, kierownika, zastępcę kierownika tego wydziału poprzez wicedyrektora do dyrektora właśnie. Także od płucy buta, nie powiem, że do milionera, ale do dyrektora. No w tej sytuacji tam raczej nie do milionera, jeżeli mówimy o pracy w urzędzie. Przynajmniej legalnej pracy w urzędzie, a taką pan przecież prezentuje. No to można powiedzieć, że ta zmiana, bo rozumiem, że od początku roku jest pan, rozmawiamy w 2024, żeby nie było wątpliwości, bo ktoś za rok włączy podcast i żeby się nie pomylił. To naprawdę jest taka kariera, kiedy no nie można być niżej niż stażysta, tak? No bo to taka podstawowa, że tak powiem, jednostka pracy dzisiaj, do człowieka, który jest dyrektorem, czyli nie można być ani niżej na początku, ani wyżej na końcu. Także no to w sumie gratuluję, no bo to jest jakaś pokazanie z góry już jednak kompetencji, no bo jak poznawał pan wszystkie szczeble, pewnie wiele działów, no to ciężko, że tak powiem, pana zagiąć, jeżeli chodzi o, nie wiem, pytania, jeżeli chodzi o informacje na temat tego, czym się zajmujecie. A nasza dzisiejsza rozmowa nie jest tylko o panu Bartoszu, tylko o tym, czym się zajmujecie. No bo jak się pytam zwykłego człowieka, siebie też, nie, że urząd pracy, no to wiadomo, że jest powiatowy urząd pracy, gdzie przychodzimy, jak mamy problemy, nie wiem, straciliśmy pracę, szukamy pracy, zwracamy się do powiatowego urzędu pracy, czyli najbliższe miejsce z tym związane, jeżeli chodzi o nasze miejsce zamieszkania. A ja się pytam, jakie są główne cele i w ogóle misja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jakie on ma kompetencje, jakie ma możliwości? Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest przede wszystkim instytucją samorządu województwa dolnośląskiego, czyli instytucją marszałka województwa dolnośląskiego. I to tak dumnie i szeroko zabrzmi, do kreowania polityki rynku pracy. I tych zadań różnych mamy sporo. Od zadań związanych bezpośrednio z rynkiem pracy i z obsługą funduszu pracy poprzez, no może inaczej, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest... skupia w sobie bardzo dużo zadań, których nie robią inne instytucje. Czyli tak, podział funduszu pracy, obsługa funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych, czyli tego funduszu, który ma za zadanie pomagać ludziom, których zakłady pracy zbankrutowały. Nie mogą wypłacić pensji. Nie mogą wypłacić im pensji i my obsługujemy tych ludzi w celu wypłaty tych pensji zaległych z funduszu. Obsługujemy osoby, które wracają z zagranicy i chciałyby przenieść czy tam uzyskać zasiłek dla osób bezrobotnych z tytułu tego, że pracowały za granicą. Również ten aspekt. No i zajmujemy się, myślę, że śmiało można powiedzieć, że prawie w połowie tej energii, zasobów instytucji, które WUP posiada, obsługą funduszy unijnych w obszarze rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji. Edukacji osób dorosłych.
Ja też z góry już Państwa zachęcam, w opisie jest adres strony internetowej, tam jest wiele zakładek, wiele informacji. My dzisiaj postaramy się Państwu jak najwięcej na ten temat powiedzieć, żeby przybliżyć te wszystkie możliwości, które posiada właśnie DWUP, już będę mówił to w skrócie, bo to naprawdę jest instytucja, która może też doradzić, prawda? Bo mówi Pan o tym, że tutaj jest dystrybuowanie środków, pomoc w różnych tam informacjach, ale w różnych funduszach, w różnych pieniądzach, które się pojawiają na właśnie w tych strukturach, ale też jest takim ciałem doradczym, prawda? Które powoduje, że możemy, nie wiem, zadzwonić, dopytać się, jakie w ogóle mamy możliwości, na przykład jako pracodawcy, jakie możemy zdobyć fundusze i na co, prawda? Bo tak tutaj w tych informacjach, które udało mi się uzyskać, to są te elementy, które są istotne z perspektywy pracodawcy. To jest doradztwo z perspektywy pracodawcy, tak jak pan powiedział, ale też, i to mi umknęło i tutaj przepraszam pracowników z góry, doradztwo zawodowe, czyli to jest bardzo ważny aspekt działalności urzędu, ponieważ mamy 4 centra kariery. Centra kariery odpowiedzialne za prowadzenie doradztwa zawodowego dla osób fizycznych, dla uczniów, dla osób bezrobotnych, także w tym obszarze dla pracodawców, którzy chcieliby, żeby dla ich pracowników jakiś moduł doradczy czy takie gry rozwojowe przeprowadzić, bo takimi rzeczami też się zajmujemy. Poza tym doradztwem takim ściśle w obszarze rozwoju kariery zawodowej czy prowadzenia jakiejś ścieżki kariery na rynku pracy, jest to też doradztwo w obszarze pozyskiwania funduszy europejskich czy korzystania bezpośrednio z tych funduszy europejskich, których w ramach zarówno Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, jak i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są do dyspozycji w województwie dolnośląskim i dla osób, które są potencjalnymi beneficjentami, czyli chciałyby skorzystać, napisać projekt i taki projekt przeprowadzić, jak i dla tych, którzy chcieliby z już realizowanych projektów skorzystać, ponieważ wpisują się na przykład w grupę docelową. No dokładnie, dlatego mówię, tutaj tych linków trochę Państwo już mogą znaleźć w opisie, bo tutaj każdy z tych aspektów, które teraz Pan Dyrektor powiedział, ma swoje, nie wiem, zakładki na stronie internetowej. Jeżeli jakieś zapytania, są odpowiednie e-maile przygotowane, gdzie można zadawać pytanie, czy właśnie uzyskać informacje na ten temat, który Was najbardziej interesuje. A jakie wyzwania napotyka DWUP w obecnej sytuacji gospodarczej? Ja do tych wyzwań urzędu może odniosę się przez pryzmat tego naszego dolnośląskiego rynku pracy, bo to myślę jest taka najwłaściwsza perspektywa, a ten rynek pracy dostarcza nam bardzo różnych wyzwań, bo tak nawet jak popatrzymy, co się dzieje w kraju czy na świecie obecnie. Mieliśmy COVID, więc COVID był bardzo dużym wyzwaniem dla rynku pracy i w dalszym ciągu jest wyzwaniem dla urzędu, ponieważ obsługiwaliśmy wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych COVID-em i do tej pory prowadzimy rozliczenia tego wsparcia. Więc to jest dla nas bardzo duże takie wyzwanie organizacyjne, żeby ten proces doprowadzić do końca. No tak, bo to jest, mówię, jest jakaś struktura urzędu, mówię o ludziach, tak? W którymś momencie jakby no, dostaje się takiego niestety kopniaka i trzeba dostosować się do sytuacji nawet tej właśnie covidowej, tak? No bo tego się nie bierze pod uwagę. To nie jest dyskusja w poniedziałek, że słuchajcie, będzie, jak będzie jakiś tam covid, to wtedy przeorganizujemy w taki, a nie inny sposób naszą organizację. To tak nie działa. Trzeba to zrobić, że tak powiem, tymi siłami, które się ma, tymi kompetencjami, które się ma w danej chwili i no, trzeba wejść na głęboką wodę. I co chwila takie ciekawe różne wyzwania organizacyjne. Kolejnym wyzwaniem była wojna za naszą wschodnią granicą, gdzie jako urząd obsługujący regionalny program operacyjny województwa dolnośląskiego dostaliśmy pulę pieniędzy po to, żeby zorganizować projekty pomagające tym osobom, które tutaj z Ukrainy, z terenów objętych konfliktem przyjechały, żeby mogły odnaleźć jakąś, nie tylko żeby przyjechały, ale żeby też odnalazły jakąś drogę zawodową na Dolnym Śląsku. Żeby nie były tylko słupkiem w statystyce, ale żeby faktycznie ten rynek pracy nasz, który wymaga pracowników, który potrzebuje, przez to, że jesteśmy trzecią najszybciej rozwijającą się regionalną gospodarką w Polsce, żeby go wspomóc. I to jest bardzo... Trzecia, czyli jest mazowieckie, a drugie?
nie wiem, czy nie Wielkopolska. No tak mi się my, właśnie tak, wydaje. My jesteśmy, no w sensie Warszawa nawet bym powiedział tak, bardziej. Warszawa. Niż, no, tak. Mazowieckie to tak doklejone troszkę, ale Warszawa to jest jednak ta... No i jesteśmy też jednym z szybciej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej, jeżeli tak patrzymy na statystyki. Kochajmy Dolny Śląsk. Kochajmy Dolny Śląsk, jesteśmy pięknym miejscem. Tylko no tak, morza nam brakuje. Ja to wczoraj mówiłem komuś, że w Boboszowie na granicy, jakby tam był Adriatyk, to w sumie już nie muszę stąd wyjeżdżać, nie? Znaczy to za granicę tylko tam się gdzieś osadzić i Adriatyk, mówię o tej ciepłej wodzie, o tych pięknych skałach, żeby tam to było. No ale no dobrze, science fiction, wróćmy do naszej rzeczywistości. Do tego, no ten Adriatyk jednak musimy te paręnaście godzin jechać. Jakie projekty są nawet nie tyle realizowane przez DEWUB, ale takie, ja się pytam o takie priorytetowe, bo jak miałem zadać panu pytanie o te wszystkie projekty, ale jak zobaczyłem, ile ich jest, to mówię, nie, zapytam się o priorytetowe. Według pana oczywiście priorytetowe, takie, które cieszą się największym zainteresowaniem albo dają najwięcej pieniędzy, no zależy jak to pan zinterpretuje. Ja może powiem w ten sposób, ja powiem o projektach, o przedsięwzięciach, które są dla nas największym wyzwaniem, a obecnie, co prawda fundusze europejskie dla Dolnego Śląska i ta perspektywa finansowa realizuje się teoretycznie od 2021 roku, ale było pewne opóźnienie ze startem, jak z każdą perspektywą finansową, więc tak naprawdę teraz bardzo mocno się rozkręcamy i dla nas obecnie najważniejsze są te rzeczy, które się dzieją w obszarze włączenia społecznego. A mamy takie dwa bardzo duże przedsięwzięcia. Włączenie społeczne. Włączenie społeczne, tak. Proszę to rozszerzyć. Ten... Dwa bardzo takie duże przedsięwzięcia i to są nabory na projekty. Jeden, wydaje mi się, że największy chyba nabór na takie, na projekty z obszaru włączenia społecznego, na usługi społeczne dla Dolnoślązaków o wartości 160 milionów złotych. Który kończymy oceniać tak naprawdę. I to są projekty, które mają na celu pomóc osobom niesamodzielnym, pomóc w dostępie do asystentów osób niesamodzielnych, do asystentów osób niepełnosprawnych, które też zakładają przeszkolenie osób na asystentów po to, żeby tym Dolnoślązakom, którzy są w największej potrzebie, którzy są najbardziej oddaleni od rynku pracy, umożliwić funkcjonowanie. To jeżeli chodzi o priorytety. A jak DEWUB wspiera rozwój lokalnych firm czy lokalnych inicjatyw? Jeżeli chodzi o wsparcie lokalnych firm i lokalnych inicjatyw, mamy za sobą już takie dwa też duże nabory w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jeden nabór dotyczący rozwijania kompetencji pracowników firm dolnośląskich z obszaru subregionu Wałbrzyskiego o wartości, o ile się nie mylę, tam trochę ponad 35 milionów złotych. Wybraliśmy trzy projekty obsługujące tak geograficznie podzielone powiatami. Powiat Wałbrzyski i miasto Wałbrzyk, gdzie obsługuje pracowników i przedsiębiorców Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego. Mamy projekt na powiat świdnicki, dzierżoniowski, gdzie operatorem jest Fundacja Incept i powiat kłodzki i ząbkowicki obsługuje Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego. I to też te wszystkie nazwy też podamy w opisie, bo, tak bo tu każdy jakby z elementów jest oparty o inną instytucję, tak? A ja tutaj też przyznam, że od pani Magdaleny z DWP, z którą najbardziej tam korespondujemy, właśnie dostałem te wszystkie informacje, żeby móc je potem gdzieś tam właśnie wkleić w ten podcast, w rozmowę, przypomnę, z Bartoszem Koteckim, który jest dyrektorem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a rozmawia pan w Dzierżoniowie. Podcast pojawi się oczywiście w portalu doba.pl, gdzie obsługujemy właśnie powiat świdnicki, powiat dzierżoniowski, powiat kłodzki, ząbkowicki, wałbrzyski, no i Wrocław, z którego pan przyjechał. Przypomnę, Wrocław, taka dosyć duża miejscowość, 60 km od Dzierżoniowa. Jak, tak, żeby ktoś tam, jak w Google'ach nie znajdzie, to ja informuję, gdzie jest to piękne miasto. Kolejna informacja. Jakie zmiany wprowadzono w DWP-ie podczas pana kadencji? Ja wiem, że rozmawiamy w czerwcu 2024. Tutaj już pytają polityków o to, że było 100 jakby tych wyzwań na 100 dni.
Pan jest od 1 stycznia oczywiście związany od 17 lat, więc pan wie, co tam się dzieje, ale no, rozumiem, że jako nowo wybrany dyrektor, no, ma pan taką potrzebę, żeby jednak swojego ducha tam wrzucić w tryby pracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wszystko odbywa się bardziej na zasadzie pewnej ewolucji niż rewolucji. Ale takim ważnym, myślę, do podkreślenia aspektem było, patrząc na to, że urząd od bardzo długo urząd nie realizował przedsięwzięć własnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od zeszłego roku nieśmiało zaczęliśmy, czyli od początku tego roku, pewne przetarcie z większą ilością niż jeden czy dwa projekty, a mianowicie teraz mamy trzy własne projekty, czwarty projekt jest na horyzoncie. I najważniejsze było zaopiekowanie się tymi projektami, żeby one były sprawnie prowadzone przez jedną komórkę, bo jest to bardzo duży taki merytoryczny rozstrzał. Mamy projekt badawczy, który zajmuje się obserwowaniem dolnośląskiego rynku pracy, w ramach którego będziemy cyklicznie robić badania, publikować je, dzielić się efektami z osobami, które będą tym zainteresowane. Ale badania to są takie badania, powiedzmy, około socjologiczne? Tak, takie badania rynku pracy. Na przykład będziemy badać zapotrzebowanie na zawody. Mimo że takie badania są w jakimś tam aspekcie prowadzone, to my chcemy do tego podejść szerzej i chcemy, żeby to było badanie cykliczne. Będziemy badać sytuację osób młodych na rynku pracy. Co pół roku zakładamy badanie innego, jakiegoś istotnego czynnika na rynku pracy. Chętnie się z Państwem też podzielimy. No właśnie dlatego o to pytam, bo takich badań... Są oczywiście badania takie socjologiczne, tak, jak to pokolenie Z, X, Y, już mylę się, kto jest kto. Ale no, rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę, że każde pokolenie ma jakąś jednak swoją specyfikę. Dla nas coś, co było oczywiste, dla młodszego pokolenia, nie wypominając sobie, ile mamy lat, ale no, powiedzmy, jest to młodsze pokolenie i ono inaczej postrzega w ogóle pracę, w ogóle rynek pracy. Były kiedyś większe wyzwania, bo to nawet mam napisane. 20 lat temu bezrobocie na Dolnym Śląsku 24,3, a na koniec marca 2024 4,7. To jest 20% mniej. To jest niesamowita zmiana, więc te możliwości dzisiaj znalezienia pracy są oczywiście większe. Wtedy było trudniejsze. Wiadomo, jak jest trudniej, to się bardziej szanuje pracę. Jak jest łatwiej, to tą pracę, powiedzmy, można częściej zmieniać i podchodzić trochę luźniej. No to już mówię, temat na absolutnie osobną dyskusję, ale takie badania, takie, zwłaszcza to badanie potrzeb też, myślę, jest istotne, tak? Bo z jednej strony są uczelnie, są szkoły, które kształcą w jakichś tam kierunkach. Pytanie, czy te kierunki to są te, których potrzebują pracodawcy? Więc ja myślę, że pierwsze pytanie powinno w ogóle iść do pracodawcy. No to no, nam zależy też na tym, żeby to było takie badanie, z którego pracodawcy będą mogli skorzystać oczywiście przy planowaniu jakichś swoich potrzeb czy kierunków rozwoju. To, czy kierunki kształcenia odpowiadają rynkowi pracy, to jest zawsze bardzo trudne. To jest odwieczna dyskusja. No, tak? Wiadomo. To trwa latami, czy tam możliwość dostosowania systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. To też jest trudne, bo nawet jak my wpuścimy jakiegoś młodego człowieka teraz w tryby systemu edukacji, on wyjdzie za 4 lata dobrze widzimy, że potrzeby mogą być inne. To no tak, ta dynamikę zmian. Tak. A teraz wchodzi, nie wiem, sztuczna inteligencja, ten rozwój sztucznej inteligencji jest logarytmiczny i jeszcze nie wiadomo, w jakim pójdzie kierunku. Co nam w ogóle pewnie powywraca troszeczkę rynek pracy, bo już robią się takie powoli analizy, jakie zawody znikną ze względu na obecność sztucznej inteligencji na rynku pracy, a jakie z kolei się pojawią, co będzie bardziej potrzebne, co będzie mniej potrzebne. No, I znów bardzo jak się pojawi jakiś raport, to znów pojawią się jakieś nowe możliwości. Mówię, no rozwój, jakbyśmy rozmawiali 20 lat temu, jakie zawody są potrzebne, a jakie dzisiaj powstały w ogóle nowe zawody, prawda? A my mówimy, jakie będą, rozmawiamy w momencie, w którym mówimy, jaki zawód będzie bardziej potrzebny od innego. Tylko jeszcze nie wiemy, że będzie zawód, którego w ogóle nie zakładaliśmy w tej naszej rozmowie, czy w tej naszej analizie, czy w tym raporcie. Kiedyś nam się wydawało, że sektor IT to będzie taki sektor, który będzie ciągle potrzebował pracowników. Którzy będą coraz więcej zarabiali i musi być ich coraz więcej. Tak, a teraz widzimy, że następuje pewien przesyt i pod kątem zarobków, gdzie już następuje pewne spłaszczenie, czy jakaś degradacja tych zarobków, i pod kątem samych potrzeb merytorycznych, gdzie dużo zadań
zaczyna przechodzić na te czynniki związane ze sztuczną inteligencją. No kiedyś też taką dyskusję tutaj miałem a propos zawodów, że kiedyś wszyscy szli na marketing i zarządzanie, tylko potem nie mieli czym, czy też kim zarządzać, no bo jak wszyscy skończą marketing i zarządzanie, to kto będzie zajmował się tak zwaną inną pracą. Tak, dokładnie. Też kiedyś, że zawody takie, nie wiem, stolarz, kucharz, fryzjer, no to tak się patrzyło, a jak skoro nie kumaty, to idzie do takiej szkoły. A dzisiaj już podchodzimy do tego, że takie zawody, gdzie ktoś manualnie potrafi... Teraz widzimy, że fachowców nie ma, że fachowców brakuje na rynku i pracy. I oni bardzo dobrze też zarabiają, więc to było takie no, brak szacunku do tego typu zawodów. Dzisiaj dokładnie to się odwraca i bardzo dobrze, że ktoś ma dwie prawe ręce, tak, a nie dwie lewe i potrafi coś manualnie zrobić w fachowy sposób, no to naprawdę to jest skarb. I zresztą no, sam pan żyje na tym świecie, więc jak chcemy zatrudnić kogoś, to nam dobrze pomaluje mieszkanie, dobrego hydraulika, osobę, która fachowo nam naprawi pralkę, no to wtedy odkrywamy, że właśnie takich ludzi nie ma. Albo trzeba na nich bardzo długo czekać. I że to się ceni. Dlatego takie analizy są w tym wypadku potrzebne. Jakie są plany rozwoju? Bo trochę pan już powiedział, że od tego zeszłego roku poprzez ten rok te różne wyzwania, o których pan przed chwilą powiedział, one się dzieją, ale jak pan widzi tą swoją perspektywę nawet w elemencie zarządzania tą jednostką na najbliższy jakiś czas, na najbliższe, no nazwijmy to lata? Na pewno chcemy się rozwijać projektowo. Dużo jest przedsięwzięć w obszarze rynku pracy lub związanych, które urząd do tej pory się nie angażował lub które też nie były może tak widoczne albo dostępne dla urzędu. Chcielibyśmy tych możliwości skorzystać, bo to podobnie tak jak i w naszym CV. Jeżeli wzbogacamy swoje doświadczenie o jakieś przedsięwzięcia, których wcześniej nie robiliśmy, to jednak ubogaca to nie tylko nas, ale w przypadku takiej instytucji jak Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy to też procentuje na przyszłość, bo mamy coś nowego zrobionego, jesteśmy przetarci na innych szlakach. No, zdobywamy nowe kompetencje. Zdobywamy, prawda? Nowe kompetencje i pokazuje to, że jednak nie jesteśmy tylko takim zastanym urzędem, który to tylko od deseczki do deseczki, ale który wchodzi w nowe inicjatywy i nowe przedsięwzięcia. No właśnie, to też jest taki element, o którym rozmawiamy, że zmienia się świat, zmieniają się zawody, których potrzebujemy. Nie wiemy, jakie zawody w przyszłości będą tymi, nie wiem, najważniejszymi. Jak to wszystko się będzie rozwijało, plus ta sztuczna inteligencja. I też dołożył pan do tego ten element, który myślę, że jest bardzo istotny w tej rozmowie, że sama instytucja też powinna się zmieniać i bardziej otwierać i właśnie nie być takim zastałym, po prostu zabetonowanym elementem, tylko jednak otwartym na ludzi, na nowe sprawy. Wiadomo, że to jest trochę wyjście ze strefy komfortu, no bo jak się ktoś zawsze tam zajmuje określoną rzeczą w określonym schemacie, a tutaj dostaje nowe informacje, dostaje nowe wyzwania, no to trzeba jednak otworzyć głowę. Ale jak powiedział Frank Zappa, że umysł jest jak spadochron, działa wtedy, kiedy jest otwarty. I to pięknie powiedziane. To jest, tak, to gdzieś tam sobie zapamiętałem i myślę, że jest pan właśnie taką osobą z otwartą głową. Chociażby to, że pan się właśnie pojawił. Ja też już wcześniej zapraszałem osoby, które pełniły takie funkcje, ale niestety nie przyjechały. Pan nie odmówił, przyjechał. Ja też tą rozmowę też chciałem przeprowadzić też po to, żeby w ogóle mój słuchacz, mój czytelnik, żeby poznał samą instytucję, do czego ona mogłaby mu się przydać. Czy to jest młody człowiek, który szuka pracy, czy to jest pracodawca, który chce kogoś zatrudnić, chce zrobić jakiś projekt, szuka pieniędzy na, nie wiem, wyszkolenie w nowych kompetencjach swoich pracowników, żeby wiedział, że jest taka instytucja, gdzie może przynajmniej na początku się doradzić i znaleźć jakieś informacje, co robić dalej z jakimś tam swoim pomysłem w głowie, bo to jest jakby ten najważniejszy element i cel naszej dzisiejszej rozmowy. Myślę, że śmiało wpisujemy się w ten schemat. Jesteśmy wielowątkowo związani z rynkiem pracy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, potrzeby, może śmiało do nas zadzwonić czy napisać. Jeżeli tylko będziemy mogli gdzieś pokierować, posterować lub pomóc w jakikolwiek sposób, to zrobimy. Czy w obszarze doradztwa bezpośrednio z zawodem, czy w obszarze projektów, czy jakimkolwiek innym, którym się zajmujemy. A takim, którym się nie zajmujemy czasem. To jest właśnie otwarty umysł. A jak nie, to przynajmniej można pokierować, gdzie się zgłosić, żeby jakiś problem czy jakąś sprawę rozwiązać albo zdobyć kolejne informacje. Myślę, że to jest ważne. Nie musicie korzystać tylko ze sztucznej inteligencji, możecie także skorzystać z tego, co ma do zaoferowania Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, który został dzisiaj zaprezentowany przez dyrektora tejże jednostki, tejże instytucji, Bartosza Koteckiego. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Słuchaliście podcastu Radia Doba.
Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl.